Jesteśmy dzisiaj w studiu Dzień Dobry TVN. Takie wygodne te kanapy. To jest raczej miejsce, gdzie robicie, z tego co pamiętam, show biznes. A jest tu jakaś kanapa, która jest twoją ulubioną do drzemania między przerwami tutaj? Chciałem zdementować jedną rzecz, bo w tej telewizji mówimy tylko prawdę i nie chciałbym, żeby były tu niedopowiedzenia. Te konkretne meble są przyniesione specjalnie na dzisiejsze spotkanie prasowe i na konferencję. Myśmy zobaczyli, jak jest bogato. To jest efekt malowania trawy na zielono. Normalnie meble w studiu są dużo mniej wygodne. Dla mnie osobiście są poniżające, bo znajdują się na wysokości 20 cm mniej więcej, więc siadając w nich doświadczam tej emocji, którą czuje człowiek kucający w lesie po wyjściu z autokaru. Ale czy po programie musisz je też rozkręcać? To jest element obowiązków prowadzącego? Na szczęście mamy personel od rozkręcania i nie muszę, bo gdybym to zrobił, to jest prawdopodobne, że nikt by już ich nie skręcił. Mieliście Państwo taką próbkę, że Marcin jest nie tylko świetnym dziennikarzem i prezenterem, ale też stand-uperem, co też wydarzyło się wczoraj podczas bestsellerów Empiku. Masz takie wrażenie, że na przykład jak jest tłumacz od języka migowego, to przez Ciebie ma o wiele trudniejszą pracę, bo obserwowałem wczoraj Pana i naprawdę on się dwoił i troił, żeby to jakoś przetłumaczyć. Ojej, to ja nawet nie wiedziałem, że był tłumacz od języka migowego, bo nie oglądałem. Bardzo często zasłaniał nazwisko nominowanych. Okej. Nie wiedziałem, że ktoś musiał się męczyć ze mną w ten sposób, ale szczerze powiedziawszy, to ja mam do tych ludzi niesamowitą rewerencję i podziw, bo bycie tak sprawnym i tak ekspresyjnym jednocześnie w wyrażaniu cudzych czasami głupot jest nie lada wyzwaniem i niebywałą umiejętnością. Właśnie stworzyłem słowo niebawa, czyli coś, co jest niebywałe i jednocześnie niezwykłe. Polski język dużo już teraz wprowadza nowych, więc myślę, że będziemy to mieć zaraz w słownikach. Tak, tak. Więc chciałbym w tym momencie przeprosić ową osobę, która musiała zmitrężyć wieczór ze mną w tle. Czy to jest trochę tak, że tak jak bestsellery Empiku są dwugodzinną imprezą na żywo, gdzie naprawdę dajesz z siebie wszystko, byśmy się i śmiali, i płakali i czasem stwierdzili, że w sumie to jeszcze nie zrozumieliśmy tego żartu i potrzebujemy czasu. Czy to jest trudna praca, a Dzień Dobry TVN byś ustawił tak gdzieś na poziomie pierwszym, że to w sumie przychodzisz z przyjemnością i nic cię tutaj za bardzo nie zaskoczy? Myślę, że wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega realna, nazwijmy to, trudność w prowadzeniu programów czy w byciu na scenie, bo to jest wysiłek jakiejś ekipy, wielu ludzi, którzy często pracują ze sobą na przykład po raz pierwszy i taką galę jak bestsellery produkuje kilkanaście różnych ekip, od światła, od dźwięku, muzycy, reżyser, producent. Ci wszyscy ludzie się między sobą na jakiejś tam próbie generalnej muszą zetrzeć, dogadać i wytworzyć jakąś spójną sytuację, a potem na scenie staje prowadzący, który musi te wszystkie sznurki ze sobą powiązać. I trudność polega na tym, że czasami widz nie widzi, jak prowadzący musi się nagimnastykować, żeby pewne, nie chcę powiedzieć niedociągnięcia, ale pewne potknięcia, które się zdarzają podczas pracy na żywo, sobą zaszpachlować. I moją rolą jest na scenie bycie czujnym, obserwującym wszystko, co się dzieje wokół mnie, co często nie jest moją kompetencją, i sprawianie przed widzami wrażenia, że wszystko jest tak, jak miało być. To jest jakby największa trudność i największe wyzwanie, ale to jest też coś, co ja akurat w tej pracy najbardziej lubię.